Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym vlogu. Odkopałam, ale nie tak, tak muszę wam pokazać. Odkopałam swoje paczki spod tony śniegu, bo dzisiaj spadł śniegu. Dzisiaj spadł śnieg i był kurier impostu, który to kurier postanowił zostawić mi te paczki na podjeździe, bo tak, bo się nie dodzwonił do mnie i stwierdził, że przecież nic się nie stanie i zostawił je na podjeździe, więc one sobie tam przeleżały cały dzień. Następna, która była po prostu przysypana śniegiem. Gdybym nie wiedziała, to ja bym ich nawet nie znalazła, bo były pod toną śniegu. Więc tak, ale słuchajcie, w tych paczkach mam bardzo fajne rzeczy z AliExpress. I jedna rzecz, to jest masażer do twarzy. Kolejny, ale tym razem taki. Bardzo mi się jego kształt spodobał i powiem wam, że taki ogólnie wygląda na fajny i jest ciepły i zimny, co może być fajne teraz, generalnie ciepły, żeby na przykład ogrzać twarz i zimny, żeby rano na przykład zdjąć opuchliznę oczu. I postanowiłam wziąć też coś dla was, ponieważ mogłam wybrać sobie kilka produktów i pomyślałam sobie, że na grupach bardzo dużo widzę dziewczyn pytających się o to urządzenie, czy jest cokolwiek warte, czy warto kupić, no to na to samo wychodzi. I stwierdziłam, że wezmę takie jedno na rozdanie, na te 13 tysięcy, które tak się zbliża i zbliżyć nie może. I wzięłam po prostu urządzenie do peelingu kawitacyjnego. Pomyślałam sobie, że jest to coś, ja akurat osobiście tego nigdy nie używałam. Miałam okazję jakby kiedyś do współpracy, ale zdecydowałam się na inne urządzenie, nie pamiętam już co ja wtedy widziałam. Nie pamiętam, co ja wziąłam, ale widziałam, że dziewczyny brały i ogólnie były zadowolone. Ja tego nie zdecydowałam się na takie urządzenie, dlatego że trochę mnie wystraszyły różne informacje w internecie, że przy aparacie na zębach to może niekoniecznie być przyjemne uczucie, więc stwierdziłam, mówię, mało, że na razie nie. Może na przykład w drugiej połowie roku, jak już zdejmę aparat, bo teraz na górze już nie mam, ale na dole jeszcze mam, a teraz jeszcze z tym implantem to już w ogóle. No to dlatego stwierdziłam, że w takim razie okej, wezmę takie coś, ale właśnie na rozdanie. Więc na 13 tysięcy to będzie też jedna z nagród. Pomyślę, czy na przykład zrobię jakieś mniejsze nagrody i na przykład jedną z nagród będzie takie coś. Czy jeszcze wymyślimy, jak to będzie. Więc tak, takie coś wziąłam dla was. I jeszcze idzie do mnie jeszcze jedna paczka, tylko że ona przyjdzie później. Więc jeśli się uda na przykład w ramach jeszcze tego vloga, to wam pokażę. A jak nie, to w ramach kolejnego. Natomiast przyszło do mnie jeszcze moje zamówienie z Bath & Body Works, o którym wam mówiłam w poprzednim vlogu, bo była promocja na peelingi. Sorry, nagrzał mi się piekarnik, muszę wstawić sobie kolację. Przez chwilę myślałam, czy by nie nagrywać z kuchni, jak w ogóle szykowałam sobie kolację, ale niestety mam trochę bajzel w kuchni i szczerze mówiąc nie chciało mi się wysłuchiwać różnych dziwnych rzeczy na temat tego, że w kuchni jest bałagan, więc odpuściłam sobie, przygotowałam sobie kolację, nastawiłam piekarnik, żeby się nagrzał i przyszłam do was pogadać. Więc moje zamówienie z Bath & Body Works. O, wzięłam tak, że nie widać, ale generalnie tu są cztery peelingi. Bo jak słuchajcie, on w regularnej cenie kosztuje 79 zł. Za Chiny ludowe bym tyle za peeling nie dała. Ale w promocji kosztowały 2 za 55, czyli jeden peeling za 27 zł. No to już się zdecydowałam wziąć. Kupiłam sobie właśnie 4, żeby mieć na zapas, bo bardzo, no cóż mogę powiedzieć, bardzo je lubię. A że od 149 była darmowa wysyłka, a te 4 peelingi wynosiły 110, kurczę, teraz mam kupę wody z tych kopert. To stwierdziłam, że dorzucę sobie jeszcze świecę, która była też przeceniona, była przeceniona na 65 zł. I żeby być w temacie, to jest Twisted Peppermint. To nie jest do końca Stress Relief, to nie jest do końca ten zapach. Tamten zapach, nie wiem czy w świecy go widziałam teraz online, bo chyba ogólnie on był online, ale teraz go nie widziałam. Natomiast jedyny z miętą to był właśnie ten Twisted Peppermint i on pachnie jak... mało miętowo, bardziej słodko. On pachnie jak słodka guma balonowa miętowa. Mam nadzieję, że jak się rozpali, to będzie troszkę fajniej pachniał. Pachniał, dobrze mówię? Sorry, mózg już zlasowany, bo jest późno ogólnie. Ale ogólnie podoba mi się ten zapach, fajny jest. I w ogóle powiem wam, że w ogóle ogólnie podoba mi się też opakowanie tej świecy, ładne jest, takie zimowe. Co prawda zaraz zimy nie będzie i to opakowanie, znaczy opakowanie, słoiczek. I słoiczek już będzie, powiedzmy, nieadekwatny do aury, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba. Niebieskie w środku, tak więc jak rozpalę, to dam wam znać. Możliwe, że nawet rozpalę sobie jakoś w tym... Możliwe, że sobie rozpalę nawet już teraz. Okej, wyjmę sobie z mojej osłonki świecę, którą ostatnio paliłam. Ostatnio paliłam Pumpkin Pecan Waffles, czyli taki bardzo
słodki, jakby to powiedzieć, faktycznie trochę orzechowy, ale taki bardziej właśnie ciastowy, nie wiem jak to powiedzieć. Ciekawa rzecz mi się stała, oczywiście knoty ja obcinam przed rozpaleniem, więc teraz mi nie mówcie, że są złe knoty, ale właśnie widzicie, nie przycięłam jednego knota i on mi się tutaj złamał i zatopił w wosku. O, teraz będzie widać, bo to ten tutaj na górze. Ale poradzimy sobie, jak będę chciała rozpalać. Teraz nie chcę tej rozpalać, tylko chcę tą rozpalać. Włożę sobie ją w osłonkę, bo tak będzie lepiej. Chociaż do tego będzie chyba lepsza ta... A zresztą, dobra, niech będzie ta osłonka. Chciałam powiedzieć, że będzie lepsza biała, a może jednak wezmę białą. Nie wezmę białej osłonki, bo białą osłonkę wyniosłam na górę i służy za stojak pod pędzle obecnie. Więc dobrze, niech będzie ta osłonka. W ogóle te knoty są trochę tak nierówno zatopione. Dobra, więc tak, idę w takim razie dokończyć sobie przygotowania jedzenia, bo jestem bardzo, bardzo głodna. W ogóle jeśli chodzi o implant i te sprawy, to jak widzicie, mówię już normalnie. Moja mama dzisiaj stwierdziła, że widać, że jestem jeszcze troszeczkę spuchnięta, ale ja nie wiem, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że trochę inaczej wygląda mój policzek, bo jest po prostu wypchany od środka, bo jest dodatkowo jakby przestrzeń zrobiona, jest jakby poszerzona. Więc to może nie być tak, że jestem spuchnięta, tylko po prostu, że tak już będę w tej chwili wyglądać, więc zobaczymy. Wybaczcie, jeżeli komuś bardzo przeszkadza to, że mówię do Was z opryszczką, no takie czasy, niestety opryszczka mi się zrobiła po badaniu, znaczy po zabiegu. Nie wyczułam jej na początku, więc się nie wyleczyłam od razu heavy rany, natomiast dzisiaj jak byłam na kontroli, bo byłam dzisiaj też na kontroli, to doktor mi przepisał heavy run w takiej dawce uderzeniowej, 4 razy po 400 mg, żeby właśnie się wyleczyć, bo za tydzień idę na zdjęcie szwów, więc chodzi o to, żeby już nic tutaj nie było. Tak więc, tak, będę brała teraz taką uderzeniową dawkę. Gdybym wiedziała, żeby tak od razu zrobić, to bym zrobiła, bo ja mam heavy run w domu, bo mi zawsze heavy run pomagał na to, ale niestety nie pomogło tym razem na przykład rozkruszenie tabletki, zrobienie papki i posmarowanie. Olejek z drzewa herbacianego również nie pomógł, bo to też była jedna z Waszych rad, na Instagramie szczególnie, to też była jedna z Waszych rad, też niestety to nie pomógł. Możliwe, że on troszeczkę wysuszył, że to się nie zaczęło zbyt mocno babrać i szybciej się wysuszyło, więc możliwe, że na przykład może nie tyle, że nie pomógł, ale może przyspieszę trochę, zobaczymy zresztą, no w tej chwili to jest trzeci, czwarty dzień mniej więcej, jak ją mam, więc no mimo wszystko wezmę tą dawkę uderzeniową heavy runu, no bo chcę mieć za tydzień czyste usta, znaczy wiecie, tutaj wszystko zrobione, żeby móc zdjąć te szwy, bo za długo z tymi szwami też nie mogę chodzić, no i też żeby ten łuk tutaj, który był zdjęty na czas zabiegu, założyć z powrotem, żeby tutaj jednak wszystko dalej już sobie działało. Dzień dobry, jest 7 rano, za mną tutaj widzicie paczkę po moim zamówieniu z Bath & Body Works. Ja się właśnie ogarniam, idę odśnieżyć podjazd, bo trochę napadało, a nie odśnieżałam ostatnio, bo myślałam, że się rozpuści, roztopi, bo tak mało napadało, ale niestety troszkę zaległo. No i teraz jak dopadała kolejna warstwa, no to już czas rozpuścić, Boże, czas odśnieżyć. Mój mózg jeszcze nie pracuje, ale myślę, że takie odśnieżanie o poranku będzie dobrą gimnastyką. Tak to w tej chwili wygląda, podjazd cały zaśnieżony, nawet widać tutaj obszar, gdzie nie było odśnieżone wcześniej i tam, gdzie tego śniegu jest troszeczkę cieniej, więc zdecydowanie trzeba odśnieżyć i tutaj obszar, gdzie śniegu trochę z dachu spadło, więc też tym bardziej trzeba odśnieżyć, żeby móc wyjechać z garażu. Tak więc taki miły poranek. Ja wiem, że pewnie jeszcze trochę napada go dzisiaj, no ale to wtedy go napada już za dużo, więc najwyżej odśnieżę innego dnia. No i podjazd odśnieżony. Te górki tutaj, które zostały, to już niestety są zbrylone i jest to lód i moja odśnieżarka niestety tego nie łapie, ale ogólnie jest dobrze. Jest wszystko odśnieżone. Teraz dalej znowu pada śnieg, ale tak jak mówiłam, będzie mi łatwiej po prostu potem odśnieżyć, bo tego już było zbyt dużo. Tak więc małe poranne cardio. Idę się zaraz wykąpać po tym odśnieżaniu, umyć głowę i tak dalej, ale pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żeby wypróbować ten masażer, który Wam właśnie pokazywałam, bo on ma w teorii funkcję grzania, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc kiedyś Wam pokazywałam, że UFO w ten sposób używałam i że to jest dobry sposób, tak więc może to też być dobry sposób na przykład na ogrzanie twarzy, więc dla wszystkich, którzy lubią, tutaj już muszę zdjąć folijkę, ja ogólnie nie lubię zdejmować folijek, ale tutaj w tym wypadku trzeba zdjąć folijkę, tak więc normalnie ASMR ze zdejmowania folijki prawie, chociaż pewnie nie było to takie jakieś ładne. Mamy tutaj, co my tu mamy w ogóle, jak to działa? Włącz, to ma tutaj mini wyświetlacz. Nawet nie wiedziałam. Okej.
Jak przełączę, to zmieniam teraz na Cool EMS Lifting Moisturizing. Prawdopodobnie Collagen Synthesis i to nawet pokazuje, ile każdy program trwa. O. Kurde, LED jeszcze włączyłam dobrze. LED niebieski, LED czerwony. To może mi się wydawało, że... Clean. Aha, czyli on działa jak dotykamy do twarzy. Kurczę, czyli nie ma grzania. Widzicie, ma tutaj ciepło. Nie wiem, czy słyszycie też, jak on chodzi. Takie śmieszne programy. Clean? A co to jest clean? Okej. I to clean jest takie cieplejsze. To jest dobre na policzki. I nawet na ten mój policzek tutaj, tylko nie zjeżdżam za wysoko, za nisko, dlatego że i tak nie chcę grzać, wiecie, ogrzewać tego zęba, ale ten program Clean grzeje. Podejrzewam, że może on ma na celu właśnie otworzyć jakby, wiecie, naszą skórę, chociaż podobno to jest bzdura. Podobno to właśnie otwieranie porów wcale tak nie działa. Więc, no nie wiem, bo jakby pory mamy cały czas takie same i tutaj nie da rady zwiększyć, zmniejszyć. No ale... Ciekawe, ciekawe. Oczywiście całe jest to już tutaj uświnione, no bo wiecie, krem te sprawy, więc oczywiście trzeba to czyścić. Dobra, spróbujmy ten Cool. Pod oczami na przykład. No, jest zimny. Zmieniła się temperatura tego dysku, który tutaj jest. Słuchajcie, myślę, że to może być fajne. O, chyba bateria pada. Fajne zastępstwo właśnie UFO. Natomiast nie wiem, czy słyszycie, jak to wieje, jak ten wiatrak z tyłu chodzi. Takie dosyć ciekawe, jak wiatrak w komputerze. Jak się na przykład zaczyna nam komputer chłodzić, to słychać takie właśnie, wiecie, wirowanie, level. Okej, to ja miałam na jedynce. Poczekajcie, z której strony? Z tej strony będzie widać. I teraz jak zwiększam level, to się zwiększa ten. Okej, dobra, to zostajmy na tym Cool. Ale fajny ten Cool jest. Co prawda, no da się dojść tutaj pod oczy, dlatego że to jest trochę inaczej skonstruowane, więc jakby można tutaj dojść. UFO jednak było całe duże, więc jak trzymaliśmy to tak trochę średnio, ale... I na przykład, wiecie, taki ruch liftingujący. Ciekawe, czy tutaj gdzieś mamy jakąś informację, ale nie. O, jest, dobrze. Mamy instrukcję in English, Deutsch, François, Espagnol, Italiano i koreańsku, chińsku albo w jakimś innym azjatyckim języku, którego nie rozpoznaję po znaczkach. Dobra, 1.16, no to sprawdźmy. A, czyli widzicie ten cleaning, który ja pierwszy włączyłam, to jest tak, wiecie co, ja to wyłączę może, że zdejmujemy tą osłonkę, którą tutaj mamy, nakładamy takie makeup removing pad, czyli może to być cokolwiek, co sobie uznamy, zakładamy i jedziemy z koksem. Mimo wszystko wolę swój sposób oczyszczania, bo to jednak jest bardziej dokładne. Oczywiście wiadomo, po każdym użyciu, tak jak wam pokazałam, no to się po prostu brudzi i syfi, zresztą jak każdy tego typu element, który przykładamy do twarzy. Trzeba po prostu to dobrze wyczyścić. Można nałożyć esencję albo esencję na całą twarz, nie albo tylko esencję na całą twarz. Nacisnąć właśnie Cool i okrężnymi ruchami, tutaj są na zdjęciu, o, tu w tym miejscu pokazane ruchy, w jaki sposób można tego używać. Czyli w górę czoła, taki lifting, nie? Czyli w górę czoła, w górę tutaj, w ten sposób. I w ten sposób przy oczach. Czyli generalnie, no, jakby ruch taki przeciwko grawitacyjny, bo to jest najlepsze.
Można nałożyć maseczkę, taką na przykład nawilżającą i wtedy potem pojeździć, tylko to się będzie strasznie syfić w tym momencie. Nie wiem, czy to się da dobrze wyczyścić, bo wiecie, jak się na przykład maseczka dostanie o w te, widzicie, obszary tutaj, o, no to będzie to trochę trudno wyczyścić, jeżeli będzie za dużo maseczki. Ja to cały czas kładę na boku, a przecież tu jest takie fajne, o, fajne trzymadełka. Ja to cały czas kładę tak na tym. A to jest bardzo sprytny sposób, o, który się automatycznie przysywa do podłoża. To jest akurat zmyślne. No i to tyle. Słuchajcie, więc fajna sprawa i wydaje mi się, że to chyba nie było zbyt drogie, że to chyba około 100 wykosztowało. Zresztą macie linki do tego na dole. Tak więc, tak, ja dalej czekam na swoją szczoteczkę, miejmy nadzieję, że dojdzie i też ją wypróbujemy. Dobra. To ja już też trochę odsapnęłam, moje ciało się trochę uspokoiło, taki cool down zrobiło, chociaż chyba bardziej warm up po zimnym, nieważne, nie będę wymyślać z rana. Idę się w takim razie wykąpać, umyć głowę. Może dzisiaj bym nagrała jakiś film, chociaż jak na siebie patrzę w podgląd i widzę to, to powiem wam, że tak trochę średnio mi się chce nagrywać, żeby uwieczniać, jakby tak wyglądam, ale z drugiej strony uwieczniam to tutaj we vlogu, więc... No dobra, wykąpana, włosy umyte. Wiecie, nowy miesiąc się zaczyna, więc to jest ten raz w miesiącu, kiedy warto się wykąpać. Słuchajcie, kończą mi się już te płatki z Elizaweki, o te. To są zazwyczaj płatki, które, jeżeli widzicie mnie w filmie albo na Instagramie, to są te, które właśnie obecnie noszę i już po prostu chyba zostały mi, nie wiem, czy będzie widać, ze 4 albo coś. Jedne z fajniejszych płatków. Ja mówiłam, bardzo często powtarzałam, że hydrożelowe płatki dla mnie to jest w zasadzie to samo, ale te, powiem wam, że są jedne z fajniejszych płatków i one chyba, no są troszkę droższe, tak mi się wydaje, że one chyba koło 100, ponad 100 kosztują. A, sprawdziłam, że ten masażer kosztuje 150 zł, to tak by the way. To jeszcze muszę te płatki w takim razie sprawdzić, bo nie pamiętam, bo ja je dostałam od sklepu, więc jakby no nie wiem, jaką mają cenę, ale są jedne z fajniejszych właśnie płatków. Jeżeli szukacie, no to mi się one podobają. Źle brzmi. Inaczej. To fajnie przylegają, nie spadają. Ja na przykład nie miałam tego często, ale od was z kolei słyszałam, że jak są te hydrożelowe i one są troszeczkę grubsze, to one po prostu zjeżdżają wam z twarzy. I akurat z tymi płatkami w ogóle nie ma takiego problemu, dlatego że one są bardzo, bardzo cienkie. Już zresztą mogę je zdjąć, bo już je trochę trzymam. One są naprawdę bardzo, bardzo cieniutkie, więc w ogóle nie ma takiego problemu, żeby wam zjeżdżały z twarzy, tak jak właśnie te grubsze hydrożelowe. Mi się to chyba zdarzyło, nie wiem, może z raz czy dwa, ale to były takie hydrożelowe kupowane pojedynczo. To one wtedy są bardzo, bardzo grube i to faktycznie u mnie... Ja nie lubię akurat takich. Czasem mi się zdarzy kupić takie, żeby faktycznie wypróbować, wiecie, albo jak na przykład gdzieś jestem, mam ochotę, to sobie podejdę do Rossmana. Ale ogólnie no takie w takich, wiecie, słoiczkach to się z reguły najbardziej opłaca, więc jakby co, to nie mówię tego dlatego, że dostałam, bo jak wiecie, ja nie robię takich rzeczy i nawet jak coś dostałam i mi się coś nie podoba, to i tak wam o tym powiem. Ale te płatki naprawdę fajnie mi się używały. Mam jeszcze chyba dwie paczki innych płatków, więc sobie będę tam to używać, ale no pewnie jak mi się skończą, albo jakoś jak będzie może jakaś promocja na nie, to podejrzewam, że wtedy sobie je wezmę. Dobra, idę sobie zrobić śniadanie, wysuszyć włosy, bo siedzenie w mokrych włosach jest straszne, bo jest mi tak zimno w kark, że po prostu siedzę i cała dygocze. Więc idę wysuszyć włosy, żeby właśnie, no, żeby mi nie było zimno i po prostu... Słyszałam też od fryzjerki, że to nie jest zbyt zdrowe siedzieć z mokrymi włosami, że wtedy właśnie skóra głowy źle oddycha i lepiej jednak wysuszyć, a jeżeli nawet nie bardzo jakby lubimy, to chociażby właśnie podsuszyć skórę głowy, jeżeli nie lubimy suszyć włosów. Słuchajcie, jest sukces. Nagrałam dwa filmy dzisiaj. Bardzo się cieszę, bo jak nagrałam podsumowanie miesiąca, to myślałam, że już ciuchowego nie nagram, bo strasznie mnie tutaj wszystko bolało, bo wiecie, dziąsło chodzi cały czas i... Ale odpoczęłam sobie 1,5 godzinki, obejrzałam bardzo fajny serial na Netflixie, nazywa się Bonding, wrzucę wam tutaj plakat i poszłam nagrać drugi film, z czego się bardzo cieszę, więc w tym tygodniu były 3 filmy, to jest vlog, który widzicie jako trzeci właśnie, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Bo w zeszłym tygodniu były 2 filmy
Nie byłam za bardzo zadowolona z tego, że nie udało mi się trzeciego filmu nagrać. Chociaż wiem, że czasami tak bywa i was jakby ostrzegałam, tak, i uprzedzałam, że tak może być, ale mimo wszystko nie było mi z tym dobrze. Więc teraz się cieszę, że na ten tydzień trzy filmy są nagrane, tak więc jestem trochę spokojniejsza. Mogę w spokoju leczyć dalej swoją piękną, cudowną opryszczkę przyjaciółkę. Miejmy nadzieję, że do czasu, jak wy widzicie ten vlog, to może ona już zniknęła, bo na razie no to jeszcze z nią walczę. Tak więc tak, jest sukces. No i jest kolejna paczka. Mam nadzieję, że to jest ta, na którą czekałam, bo powiem wam, że poprzednie paczki przyszły kurierem Impost, a ta przyszła DHL-em. Zastanawiam się, czy to jest właśnie ta trzecia rzecz, którą miałam dostać. Tak, to jest właśnie ta rzecz, tylko jeszcze potrzebuję nożyk. No, nie jest tak łatwo wyjąć to. O, udało się. I słuchajcie, wzięłam jeszcze w ramach współpracy taką oto szczoteczkę do mycia twarzy. Bo czemu by nie, jeżeli mogę wypróbować, może troszkę was tak, o, przesunę. Jeśli mogę wypróbować, to ja z wielką chęcią. Szczoteczkę do mycia twarzy się zawsze przyda. No coś dzisiaj mam, chyba mam zmarznięte ręce i po prostu nie umiem się ogarnąć. Dobra. Szczoteczka wygląda tak. Ma tutaj takie... O, takie teges. Takie tegesy ma tutaj. Mama oczywiście stojaczek, żeby ją podładować. Co mnie bardzo cieszy, bo teraz już mam stojaczek na masażer i stojaczek właśnie na szczoteczkę. Właśnie też ma taką gumkę od spodu. To mnie ciekawi, powiem wam. Tego jeszcze nie obczajam. Więc jest szczoteczka, którą będziemy się myć. Troszkę już wibruje, ale mam wrażenie, że to jest takie bardziej wibrowanie. Nie wiem, czy jeszcze muszę pomyśleć, czy ona się będzie różniła bardzo od Foreo, czy nie. Czy tutaj się da... Czy ona się nagrzewa w jakiś sposób? Bo tu się zmienia. Tu jest taki... Widzicie światełko? I raz jest pomarańczowe. Raz jest takie bardziej czerwone, ale nie czuję, żeby się nagrzewało. Jedyne, co czuję, to takie natężenie jakby tej wibracji, że ono jest troszeczkę inne. Ale... Dobra, włączyłam światełko przez przypadek. Czyli tu mamy jeszcze dodatkowo też światło czerwone, ale ono nie jest ciepłe w żaden sposób. Chyba, że może teraz... Nie, też nie jest ciepła. Można zwiększyć wibrację. I wyłączyć. O, to się zaczęło grzać. To jest, kurde, jakieś normalnie wielofunkcyjne. Okej. Dobra, trzeba się troszeczkę więcej doszkolić i doczytać tym, ale powiem wam, że to jest całkiem fajne, bo tak, mamy to, mamy to, mamy też to, bo to też się zaczęło grzać. To właśnie jak tak trzymałam w dłoni, więc... No, jest ciepłe. Jak przełożyłam do zimniejszego policzka, to jest ciepłe. Więc całkiem fajne. Podoba mi się to. Ja sobie wzięłam taki różowy kolor. Wydaje mi się, że były jeszcze też inne kolory do wyboru. No i bardzo szybko przyszło, bo w zasadzie chyba w piątek... Wydaje mi się, że chyba w piątek w ogóle cały proces przebiegł i już w poniedziałek dzisiaj tą przesyłkę mam u siebie. Tak więc naprawdę mega, mega szybko. Mam wrażenie, że w ogóle ten cały vlog to będą po prostu paczki, 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 bo tu są paczki z AliExpress. Idzie jeszcze jedna do mnie paczka z Zalando. Kupiłam sobie buty. Mam nadzieję, że będą fajne. Nigdy tej marki nie miałam, ale stwierdziłam, że warto by było i były minus 50%, więc powinny być jutro. Tak więc jeszcze powinnam do vloga je zdążyć wam pokazać. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby były. I jest moja wyczekiwana paczka. Pierwsze moje zamówienie. Nigdy nie miałam tej marki. Jeżeli wam logo nic nie mówi, nie przejmujcie się, mi też by nic nie powiedziało, bo tak jak mówię, nie znam tej marki. Ale proszę. Kupiłam sobie, słuchajcie, Timberlandy. Nigdy nie miałam tych butów. Ale... Ostatnio, powiem wam, doszłam do wniosku, że jednak przydałyby mi się takie buty, w których mogłabym po prostu chodzić po śniegu. Bo jeżdżąc samochodem, no to wiecie, to jakby tak się za bardzo do tego wagi nie przywiązywało. No dobra. Niestety, czego nie wiedziałam, te czarne buty mają taką włochatą skórę. Nie wiem, czy widzicie.
To jest włochata skóra, to nie jest normalna skóra. I zastanawiam się, jak to w ogóle się będzie pielęgnować. Natomiast tak wyglądają, taki model wybrałam. Rozmiar 38. Za 350 zł przecenione z 700. Więc zaraz sobie je rozpakuję, przymierzę. W ogóle to powiem Wam, że zanim zdążyłam wstać tutaj z salonu i dojść do drzwi, to kurier już był przy swoim samochodzie i paczkę mi zostawił przy drzwiami. Zapukał i po prostu pobiegł praktycznie. Ja nie zdążyłam w ogóle dobiec do drzwi, żeby odebrać paczkę, tak więc... Tak, kurierzy ostatnio, powiem Wam, nie denerwują, bo ten jeden zostawił paczkę po prostu na podjeździe, na którą przysypał śnieg. Ten też praktycznie nawet nie poczekał, czy ktoś jest w domu. Nie to, że wiecie, czekał i ani ten. Ja po prostu wstałam i poszłam, a on już był przy samochodzie, więc... Tak więc, no, jak widać, z kurierami naprawdę bywa różnie. Zresztą od zawsze tak było, ale mam wrażenie, że no, przez ten ostatni rok, kiedy mieli, podejrzewam, że trochę więcej w ogóle, wiecie, pracy niż normalnie, no to chyba trochę to się pogorszyło, takie mam wrażenie. Dobra, idę sobie przymierzyć buciki. No dobra, tak wyglądają buciki na mojej nodze. Powiem Wam, że jak na takie trepy, to są bardzo wygodne. Tylko że no niepokoi mnie ta skórka, wiecie, ta włochatość tego buta, bo ja nie wiem, jak się to pielęgnuje. Nie wiem, czy to na zimę, wiecie, jak w śnieg wejdę, jak to się będzie zachowywać. Bo tak ogólnie z daleka, no nie widać, że one są włochate, ale no powiem Wam, że nie wiem. Natomiast no tak jak mówię, jak na takie trepy, są mega wygodne, naprawdę fajnie leżą, więc no myślę, zastanawiam się, czy je zostawić, czy może jednak odesłać. Bardzo mi się podobają i wolałam czarne niż takie klasyczne, ale no, no ta włochatość tych butów mnie po prostu niepokoi. I nie wiem, co z tym zrobić. Teraz pokażę Wam sposób, w jaki ja czyszczę buty od spodu, bo wiecie, no trochę się przykurzyły, więc biorę taśmę klejącą i po prostu zdejmuję ten cały kurz, o, przyklejając, albo nawet tak przesuwając i wtedy, wiecie, podeszwy się zdecydowanie łatwiej czyści z takiego kurzu czy czegoś takiego, widzicie? Wygląda czyściutka. A tu jest jeszcze nieoczyszczona podeszwa, tak więc tą sobie odkładam. Biorę drugi but i jedziemy z tym koksem. Czyścimy. Wiadomo, że podeszwa się będzie brudzić, no bo w końcu jak przymierzamy, to nie stoimy, nie wiem, nie lewitujemy, więc ja myślę, że to jakby nic by się nie stało. Ale mimo wszystko powiem Wam, że po prostu wolę to zrobić, bo to jakoś tak ładniej po prostu wygląda, tak schludnie, jak się pakuje, ewentualnie odsyła. No bo jeszcze właśnie nie wiem, co zrobić, tak, z tymi włochatymi butami, czy zostawić je, czy odesłać. Naprawdę muszę się nad tym zastanowić, ewentualnie poczytać, jak się taką skórę pielęgnuje. Słuchajcie, zapytałam Was na Instagramie, czy tego vloga może chcecie zobaczyć w środę zamiast w piątek, a wtedy w piątek podsumowanie miesiąca, bo ogólnie planowałam vloga dopiero na piątek, ale zapytałam i słuchajcie, 63% zagłosowało, że chce vloga w środę. Tak więc dzisiaj kończymy nagrywanie vloga, tak żebyście go mogły zobaczyć. Ale to się bardzo dobrze składa, dlatego że Timberlandy nie dość, że są przecenione o 50%, to teraz na Zalando jest jeszcze dodatkowy kod ekstra 15% dla wszystkich rzeczy z wyprzedaży. Ten kod bodajże jest szansa 15. Tak więc Timby można w tym momencie zamiast za 700 kupić za 295. Zostawiam Wam linki na dole, ten kod zostawiam Wam na dole, linki do tych produktów z AliExpress, bo tam też jest jakiś tydzień wielkich marek, coś tam, więc są też kody zniżkowe, więc zostawiam Wam kody zniżkowe też do tych rzeczy z AliExpress. Linkuję Wam też również ten przyrząd do peelingu kawitacyjnego, bo to nie jest żadna tajemnica, ile on kosztuje, ani nic z tych rzeczy. Jak wiecie, ja te wszystkie rzeczy dostałam po prostu w ramach współpracy. A ten przyrząd do peelingu kawitacyjnego po prostu będzie jako nagroda na 13 tysięcy. Bardzo dziękuję wszystkim nowym osobom, ponieważ widziałam ostatnio, że czaszka mnie u siebie na Instagramie poleciła. Tak więc jeżeli przyszliście od niej, to bardzo mi miło. Witam Was w swoich progach. Dajcie znać, czy jesteście właśnie od czaszki, czy nie. I dziękuję, że jesteśmy o ten kroczek bliżej właśnie tych 13 tysięcy. Więc dobra. Kończę tego vloga, idę go montować, rzucać na YouTube, tak żebyście go jutro widziały, bo dzisiaj jest wtorek, więc Wy go widzicie w środę. Ale w sumie nawet dobrze się złożyło, bo jest ten dodatkowy kod właśnie na Zalando.
I on chyba jest tylko właśnie z tego, co kojarzę, do jutra, do końca dnia. Tak więc jak macie ochotę, to śmigajcie, to ewentualnie ten. I dajcie mi znać, jeżeli w ogóle wiecie, w jaki sposób pielęgnować, albo w ogóle jak szukać, jak się ta nazwa skóry nazywa. Bo niestety na Zalando jest napisane, że jest to skóra. Jeszcze poszukam na stronie Timberlanda. O, to jest dobry pomysł. Jeszcze poszukam na stronie Timberlanda, może tam będą jakieś informacje. Ale jeżeli wy macie jakieś doświadczenie z taką włochatą skórą i z takimi włochatymi butami, to koniecznie mi napiszcie. Więc ja się na dzisiaj już odmeldowuję. Na razie trzymajcie się i do następnego filmu. Pa, pa!